Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w strefie wolnego słowa. A dzisiaj, drodzy Państwo, z nami gość znakomity, jeden z najwybitniejszych historyków obecnej doby, pan profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry panie profesorze, bardzo dziękuję, że pan zechciał nas odwiedzić, szczególnie, że okazja ku temu wspaniała. Nowa książka pana profesora, Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu od X do XXI wieku. Panie profesorze, zacznę od takiego pytania o kulisy powstania tej książki. Byłem zdumiony, powiem panu, bo czytam i pierwsze wrażenie jest takie, że no to musiało powstawać bardzo, bardzo długo, ale jednocześnie jest tyle odniesień do sytuacji na Ukrainie w związku z wojną, że no, z drugiej strony odnosi się wrażenie, że książka została napisana po wybuchu wojny. Jak było? Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Przy okazji tematu, który jest ważny oczywiście sam w sobie, a cieszę się, że mogłem akurat dorzucić do niego książkę, która pokazuje rzeczywiście głębokie tło historyczne tego, co dzieje się dzisiaj. Bo myślę, że rzeczywiście bez historii nie da się absolutnie zrozumieć ani tego, co robi Putin, ani tego, co robią Ukraińcy, ani tego, jakie miejsce w tym konflikcie zajmuje Polska. Po prostu bez historii się tego w ogóle nie da zrozumieć. A tą historią tak się składa, zajmuję się właściwie można powiedzieć zawodowo od 40 lat, bo pisałem 40 lat temu równo. Broniłem pracy magisterskiej poświęconej twórcy takiej najbardziej agresywnej formy imperializmu rosyjskiego, Mikołajowi Danilewskiemu, XIX-wiecznemu ideologowi panslawizmu. No a potem przeszedłem do Krasińskiego w stanie wojennym jako wizjonera połączenia Rosji z rewolucją i przez myśl wielkiej emigracji, przez Piłsudskiego następnie, no jakoś szedłem tą ścieżką fascynacji, po prostu fascynacji tą tak dramatyczną i bogatą w niesamowite zupełnie wydarzenia, postaci, tragedie i przemiany, historię. A więc 40 lat się zajmuję tą historią, a książkę pisałem 4 tygodnie. Wydawca powiedział, kiedy tylko wybuchła wojna, że no trzeba książkę napisać. Wydawca jest fenomenalnie sprawny pod każdym względem, więc potrafił wymóc na mnie dość intensywną pracę i wydać, pracując zapewne jeszcze bardziej intensywnie niż ja, tę książkę, nie wiem, chyba w tydzień od oddania tekstu. Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że trzeba w tej chwili mówić i pisać o historii. Ja nie ukrywam, że przez cały czas jakoś tak z tyłu głowy mam tę mowę, imperialną mowę, powiedzmy, Putina, którą wygłosił dosłownie na kilka dni przed atakiem, która stanowiła swego rodzaju wytłumaczenie czy jakieś pokazanie motywów, odwołanie się właśnie do historii. Tak naprawdę w większej części tej, chyba trwającej około godziny, wydaje mi się, przemowy putinowskiej, to w większej części odwoływał się po prostu do historii, do bardzo głębokiej historii. Stąd chyba ta potrzeba odpowiadania również historią, czy też w ogóle próby zrozumienia myślenia też rosyjskiego, czy tego sposobu widzenia historii przez Rosjan, ponieważ to się splata z ich misją imperialną, czy wizją imperialną. Pana książka, znakomita, panie profesorze, ona w pewnej mierze dla mnie składa się też z iluś pytań, które jakoś między wierszami wyczuwałem. Jedno z nich to jest takie, gdzie i kiedy zaczął się ten imperializm rosyjski. To znaczy, czy my jesteśmy w stanie w ogóle wyłapać ten punkt, w którym te zasadnicze części, czy te elementy, które go konstytuują, się wyłoniły. Na szczęście historia, którą pan kocha chyba tak samo jak ja, ma ten urok, że bardzo rzadko udaje się w niej przyszpilić tak trudne i skomplikowane pytania prostą odpowiedzią. To wtedy, w tym momencie. Myślę, że w tej kwestii, którą pan poruszył, będzie trwał spór, bo można zadać sobie pytanie, czy od historii nie jest starsza geografia.
od Clio Urania jest starszą muzą i to właśnie spojrzenie przez pryzmat przestrzeni być może jest już pierwszą odpowiedzią. Północna Eurazja, gdzie mogło rozwinąć się największe na świecie imperium, mogło, bo to są dość puste przestrzenie i łatwo stworzyć taką właśnie głębię strategiczną, która pozwala myśleć o podbijaniu świata, bo samemu jest się krajem nie do podbicia, skoro zajęło się 17 milionów kilometrów. To prawda, bo właściwie, panie profesorze, jakąkolwiek dobrze opowiedzianą historię zaczyna się od opowieści o geografii. To nawet jak o Sumerach opowiadamy, to najpierw sobie musimy zobaczyć te Mezopotamię, powiedzmy, tak? Czyli geograficzne uwarunkowania i tutaj też one rzeczywiście są istotne. One nawet w tej chwili w trakcie tej wojny znowu odgrywają olbrzymią rolę, czyli te duże przestrzenie, nawet rodzaj gleby, prawda, po której czołgi rosyjskie muszą jeździć i tak dalej, i tak dalej. Ale zadałem to pytanie o te gdzieś początki czy źródła, bo ta opowieść rzeczywiście sięga głęboko, sięga nawet czasów jeszcze chyba wcześniejszych niż my notujemy naszą historię. Czyli ta opowieść biegnie po prostu z historią Rusi. I teraz rzecz jest o tyle ciekawa. Ona gdzieś nawet się pojawia w takiej przestrzeni mediów społecznościowych. Na Twitterze chyba widziałem takie memy, które się pojawiły. Ruś kijowska jako odpowiedź do historii moskiewskiej, to znaczy, że ta Ruś jest wcześniejsza. Memy polegały na tym, że Kijów był pokazany jako już miasto. Zresztą pamiętamy, że przecież wspaniałe wielkie miasto przed najazdem tatarskim, ono było rzeczywiście jednym z największych miast w ówczesnej Europy. A pod spodem trawa i napis Moskwa, tam kolejny rok Moskwa, Moskwa, Moskwa. Ale teraz jest pytanie, czy ten mem faktycznie jest prawdziwy, ponieważ również Rosjanie przecież odwołują się do tego samego korzenia. To znaczy ten korzeń jednak w jakiejś mierze jest przecież wspólny. Sądzę, że warto sobie uświadomić, że Kijów, który rzeczywiście był wspaniałym, wielkim, jednym z największych miast Europy w wieku XI, XII, został zburzony, zrównany z ziemią nie przez Mongołów, tylko kilkanaście, właściwie kilkadziesiąt lat wcześniej, przez wielkiego księcia Włodzimierskiego, a to właśnie z tego Włodzimierza nad Klaźmą wywiedzie się Moskwa, mniej więcej w tym czasie właśnie, kiedy ten najazd północnego księstwa ruskiego na Kijów nastąpił. Książę Andrzej Bogolubski chciał zrównać z ziemią Kijów i zrobił to, wywiózł stamtąd zresztą tę najświętszą ikonę zwaną Włodzimierską, po to, ażeby właśnie zniszczyć konkurencyjny ośrodek. Moskwa, która wyrasta z owego Włodzimierza na północy, nie mylić z Włodzimierzem Wołyńskim, jest od początku konkurentem, który chce zniszczyć Kijów. To tak trzeba sobie ułożyć w głowie, żeby uświadomić sobie, że Mongołowie przychodzą później dopiero, kiedy Kijów jest już obiektem rywalizacji i podboju ze strony północnego ośrodka, który wyrośnie rzeczywiście potem jeszcze bardziej wskutek dwuwiekowej ścisłej kolaboracji z Mongołami. A więc to pytanie o to, gdzie to się zaczyna, prawda, ta nienasycona żądza Moskwy podbicia najpierw Kijowa właśnie tego głównego, pierwszego ośrodka Rusi, to pytanie można postawić symbolicznie, odwołując się do takich oto znaków, jak czy ta historia zaczyna się od knuta. To słowo, przypomnę, pochodzi od Wikingów, którzy używali tego narzędzia, żeby wzbudzić posłuch u podbitej ludności słowiańskiej i tak powstała Ruś, w skrócie można powiedzieć. Czy zaczyna się od kajdanów? To słowo z kolei przychodzi z mongolskiego, od kandały, czyli od okresu zniewolenia przez Mongołów, kiedy rzeczywiście wyrasta Moskwa. Moskwa, która współpracuje ściśle z Hanem Złotej Ordy, niszcząc wszelkie rywalizujące z nią ośrodki podbitej przez Mongołów Rusi i stopniowo dochodząc dzięki tej kolaboracji do roli kandydata do zbierania ziem ruskich. To, co właśnie ogłosił kniaź moskiewski Iwan Kalita w XIV wieku. I wtedy chyba już, odpowiadając na pierwsze pytanie pana redaktora, myślę, że można mówić o początku tego imperialnego ruchu. To jest XIV wiek, Iwan Kalita, wielki książę moskiewski, który ogłasza pod patronatem Mongołów hasło zbierania ziem ruskich. No i świeca, słynna świeca Kality,
Pisał o niej m.in. Jan Kucharzewski w swoim dziele Od białego do czerwonego caratu, ale pisał też również i o Knucie. Tam jest niesamowite są te pasusy u niego w opowieściach o tych przedmiotach, które w domu rosyjskim są, m.in. o bacie, właśnie o Knucie, który w domu rosyjskim wisiał tam, gdzie ikony, to jeszcze wisiał Knut, przypominając o pewnej hierarchii władzy, to znaczy, że w domu panuje pan domu, który może ukarać, pobić żonę i dzieci, i ta przemoc pojawia się już w rodzinie, to znaczy w domu, w sposobie w ogóle wychowania. Knut wisi przed oczami dzieci. To znaczy jest jakimś symbolem tego, jak funkcjonuje najmniejsza komórka społeczna, czyli rodzina, ale staje się też symbolem właściwie całego systemu sprawowania władzy. I teraz ten system sprawowania władzy, czy próba, to są te kolejne pytania, które tutaj w tej książce się pojawiają i myśli, które za tym biegną, czyli jak ten system sprawowania władzy w Rosji działa, bo on działa i na zewnątrz, i do środka oczywiście. Wspomniał pan profesor również o kajdanach i o Mongołach i myślę, że ten czas dwuipółwiekowej historii panowania mongolskiego tak naprawdę nad ziemiami ruskimi, oczywiście przy wszystkim, co wiemy, przy pewnej nawet tolerancji, powiedzmy, którą oni prezentowali, no ale jednak chyba bardzo mocno odcisnęło się to na czymś, co moglibyśmy nazwać, nie wiem, jakimś DNA właśnie tego imperializmu rosyjskiego. Sądzę, że tu kolejnym symbolem wprowadzonym przez okres panowania mongolskiego do idei imperialnej rosyjskiej jest najświętszy symbol władzy rosyjskiej, czapka monomacha. No właśnie. Czyli ta korona specyficzna o wyglądzie takim właśnie charakterystycznie środkowoazjatyckim, podarowana przez Hana Uzbega, Hana Złotej Ordy, jednemu z książąt moskiewskich, którą w Moskwie czczono później przez wieki jako koronę podarowaną rzekomo przez cesarza bizantyńskiego. Ale to było kłamstwo, panie profesorze. Oczywiście to było kłamstwo. No, nikt nie ma wątpliwości z historyków i historyków sztuki, jakie jest pochodzenie tej korony. To zresztą wystarczy spojrzeć, że no, nie ma takich przedmiotów w tradycji bizantyńskiej, tak wyglądających. Natomiast ja wspominam o tym symbolu dlatego, że to właśnie przejęcie dziedzictwa po dwóch imperiach symbolizuje, czy nawiązanie do dziedzictwa po dwóch imperiach w Moskwie. Z jednej strony próba podszycia się pod Bizancjum, drugi Rzym, zwłaszcza w momencie, kiedy ten drugi Rzym upada w XV wieku pod ciosami islamu. Ale ważniejsza chyba jest właśnie ta linia, która prowadzi autentycznie do Saraju, czyli do stolicy Złotej Ordy, tej mongolskiej stolicy panowania nad ziemiami ruskimi. Skąd owa czapka monomacha przychodzi i symbolizuje chęć odbudowy tego imperium mongolskiego, tylko pierwszy raz z kierunku odwrotnego niż wszystkie imperia stepowe powstawały w Eurazji w ciągu tysiącleci, można powiedzieć, bo Rosja jest pierwszym imperium wielkiego stepu, które powstaje z zachodu na wschód. To jest jakby rekonkwista, powiedziałbym, Eurazji przez zachodnią peryferię tego wielkiego imperium mongolskiego. I to właśnie daje Moskwie, Rosji tę siłę, która pozwala jej dzisiaj podbijać sąsiednie kraje w Europie, bo zawsze pada odpowiedź na sugestie, no ale czy wolno wam to zrobić? Wtedy Rosja może odpowiedzieć, ale czy ktokolwiek nam zabroni? Czy ktokolwiek może nas pobić, sięgnąć do Władywostoku? Wie pan, panie profesorze, przychodzi mi jeszcze do głowy jeszcze jedna rzecz, mianowicie to mongolskie, tatarskie okrucieństwo. Ten system podboju, który wiązał się z okrucieństwem, które stanowiło swego rodzaju na zimno wykalkulowaną technikę psychologiczną zdobywania kolejnych terenów. Bo jak sobie przypomnimy to, co robili Rosjanie, zresztą sięgnijmy chociażby do bitwy pod Kałką 1223, ten obraz, jak sobie wyobrazimy historię, w której po bitwie kilkunastu książąt, wodzów ruskich pod Belkami leży, a na tych Belkach ucztują
Mongołowie, giną w ten sposób ci kniaziowie, to właściwie przez ten jeden obrazek możemy sobie zobaczyć, jak ta brutalność staje się narzędziem. Samo to, że Mongołowie wypuszczali, likwidując miasta, które stawiały opór, no to wyrzynali je całkowicie. Wiemy, że przez tydzień trwało zarzynanie Kijowa, ale puszczali kilku wolno, żeby oni pobiegli przodem i opowiedzieli, kto tam za nami idzie. I teraz, panie profesorze, rzecz wygląda tak. I czytając tę książkę też miałem cały czas to wrażenie, że właściwie od momentu, w którym wybuchła wojna na Ukrainie i ona się stała dla nas taka bliska, odczuwalna i taka realna. Realna też przez to, że ona w sensie takiego środowiska, który widzimy na tych zdjęciach, nie jest gdzieś daleko, tylko geograficznie i w sposobie nawet budowania miast, sklepów, stacji benzynowych. My to widzimy bardzo blisko, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że to jest u nas, bo jest prawie u nas. Że nagle to umożliwia, to daje takie inne światło w patrzeniu na historię, którą znamy. Sam to odkrywam. To znaczy, że to nie zmienia faktów, przecież je znamy, ale dodaje nam jakieś nowe światło. To samo widzimy trochę inaczej, dzięki temu, że ta wojna w tej chwili się dzieje. I to takie wrażenie też tutaj miałem, myśląc o tych wszystkich barbarzyństwach, znaczy o tym, co oni robią, o Buczy, o ludobójstwie, o tym wszystkim, co tam się dzieje i jakby się nie zmienia. To znaczy, że to jest przerażające i właściwie to jest jakieś... Aż dreszcz idzie po plecach, kiedy sobie człowiek myśli, to jest właśnie X, XXI wiek. To jest milenium tej historii, a mechanizmy cały czas są podobne. Bo historia się liczy i kiedy rozmawiamy w Warszawie o tym tragicznym doświadczeniu, które wciąż w jakichś zmieniających się formach, ale wraca, powtarza się, to trudno nie przypomnieć sobie tego, co stało się blisko 600 lat po Kałce, to znaczy rzezi Pragi dokonanej przez Suworowa. Tego Suworowa, którego wspominał dopiero co Putin. Oczywiście, tego samego Suworowa, który w listopadzie 1794 roku świadomie pozwolił swoim żołnierzom wyrżnąć całą ludność Pragi i kilkunastu czy kilkudziesięciu osobom pozwolił następnie niedorżniętym uciec tutaj na tę stronę Wisły, żeby przekonali, poddajcie się, bo za chwilę wyrżniemy wszystkich mieszkańców Warszawy na ten sam sposób z równym barbarzyństwem i dzikością. To jest metoda, do której świadomie odwołuje się, powiedziałbym, technika imperialna rosyjska, otwartego postrachu, terroryzowania przeciwnika sugestią, możemy to zrobić z Ukraińcami. Jeżeli nie poddacie się, to samo zrobimy z wami. Możemy to zrobić z Polakami. Jeżeli się nie poddacie, to samo zrobimy z wami, Niemcami. Możemy to zrobić z Niemcami czy z Niemkami, jak zrobiliśmy w 1945 roku, gwałcąc, prawda, nie wiem, 7 czy 10 milionów kobiet. Ale pamiętajcie, że jeżeli nam się sprzeciwicie, to samo zrobimy z wami, Francuzami. Tak to działa jakby falami. Przypominam sobie taką kapitalną karykaturę narysowaną w roku 1800 w jednym z czasopism angielskich, gdzie Suworow z knutem w ręku, ogromnym knutem w ręku, łoi skórę, gołą skórę francuskim generałom, bo pamiętajmy, że armia rosyjska przecież pobiła wtedy armię francuskich rewolucjonistów, przeszła Alpy, doszła do Włoch. I cóż, tylko szkoda, że właśnie słabo to pamiętają w Paryżu, że no dzisiaj napotykamy na takie szokujące dla mnie reakcje, jak niedawna wypowiedź prezydenta Macrona tuż po wygranych wyborach, że nie możemy upokorzyć Rosji. Najważniejsza troska teraz, kiedy giną, gwałcone są tysiące Ukrainek, Ukraińcy są zabijani w tak okrutny sposób, troską prezydenta francuskiego jest, żeby nie upokorzyć Rosji. Ja, broń Boże, nie myślę o tym, ażebyśmy musieli upokarzać Rosję, ale jeżeli nie będziemy mówili prawdy o tej technice imperialnej, która tylekroć była z takim efektem stosowana, to upokorzymy sami siebie, bo jeżeli boimy się mówić prawdę, jeżeli cofamy się przed
tym okrutnym wspomnieniem, które nie odeszło w przeszłość zakończoną raz na zawsze, ale jak widać wraca tuż obok, jak pan redaktor słusznie zauważa, to po prostu wtedy przygotowujemy się na kapitulację, na podbój ze strony tego, który sieje ten strach. Panie profesorze, Rosjanie, i to przecież robili w XX wieku już, a robią dalej, sięgają głęboko do historii. Przytoczył pan w książce takie badanie z lat chyba 2008-2009, kiedy Rosjanie, i to wiele osób, miliony brały udział w tym badaniu, miały wybrać taką osobę z historii Rosji, którą można by uznać za symbol rosyjskości. W tej pierwszej dziesiątce to są szokujące postaci. No, Aleksander Newski, z tego co pamiętam, na pierwszym miejscu, ale Stalin jest trzeci, pojawia się tam między innymi Lenin w tej pierwszej dziesiątce. Jednocześnie w to wszystko zaprzęgnięty jest system kultury, opowieści o tych postaciach, czyli wprzęgnięciu tych postaci do całej machiny ulepiania świadomości czy tożsamości współczesnych Rosjan. To jest niezmiernie ważne, dlatego że ta historia w wydaniu rosyjskim nie służy jedynie, bym powiedział, celom czysto naukowym, to jest oczywiste, służy propagandowym, ale służy też jeszcze czemuś groźniejszemu, mianowicie lepieniu świadomości, lepieniu tożsamości współczesnego Rosjanina, na czym on będzie wychowany. Te filmy Eisensteina, które przecież powstawały w czasie II wojny światowej, no są kapitalnym przykładem właściwie tego, jak Rosja potrafiła sięgać. I wydaje się, że to jakoś sprzeczne jest. No przecież mamy system sowiecki, a tutaj jest sięganie po takie postaci jak car Iwan Groźny. Te dwie części, które powstały, druga, trzeciej chyba Stalin, z tego co pamiętam, zabronił robić, dlatego że stwierdził, że jednak te podobieństwa do tych przerażających rzeczy, które tam się dzieją, są za daleko idące. Ale też Aleksander Newski. A to wszystko to jest jakaś opowieść o misji i o tym, kim jesteśmy oraz kto jest naszym wrogiem. No właśnie, dlaczego Newski? Sądzę, że rzeczywiście warto uświadomić sobie ogromne nasycenie rosyjskiej kultury, tej wielkiej kultury, tej, którą podziwiamy często, wątkami, które są w istocie przerażające w swojej tendencji uzasadniającej, racjonalizującej czy mitologizującej, może raczej tak powiedzmy, znaczenie imperium i prawo Rosji do podbijania i zniewalania innych narodów. Bo tego nie znajdziemy tylko w dziełach powstających na zamówienie Stalina, powiedzmy w kantatach Prokofiewa czy Szostakowicza, bo takie oczywiście powstawały na zamówienie Stalina, czy w dziełach Eisensteina. To zresztą jest fascynujące, dodam na marginesie, jest pełny stenogram ze spotkania Stalina z Eisensteinem, takiej swoistej kolaudacji drugiej części Iwana Groźnego, która, przypomnę, ten film, ta druga część filmu o Iwanie Groźnym jest poświęcona wielkiemu peanowi na cześć ludobójstwa dokonywanego przez policję polityczną. Nie ma drugiego takiego filmu w całej kinematografii światowej. Hymn ku czci zabijania wrogów ustroju przez policję polityczną w kostiumie z czasów Iwana Groźnego. Otóż Stalin nie tylko nie był przeciwko pokazywaniu tego okrucieństwa i skojarzeń z 37 rokiem, z wielkim terrorem, ale uważał, że należy to wzmocnić, tylko ubolewał nad tym, że to jest słabo jakby jeszcze wyeksponowane. I miał jedno zastrzeżenie, a czemu ci oprycznicy, czyli ta policja, wygląda trochę jak Ku Klux Klan? Powinni bardziej wyglądać tak swojsko, prawda, rosyjsko. Ale wracając od tej... Przepraszam, wtrącę tylko, panie profesorze, a propos opryczniny i tych symboli, które mieli, między innymi psia głowa przy siodle, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że to znowu się powtarza, ponieważ te wszystkie litery Z czy O na pojazdach, na czołgach są znowu sięganiem podobne z punktu widzenia psychologicznego elementy, nawet jeśli one są drobne. Ten symbol, tak jak czapka Monomacha, świeca Iwana Kality i różnego rodzaju inne symbole, symbole są ważne dla Rosjan. I być może my czasem w naszej kulturze, chociaż przecież również
doceniamy wagę symbolu, ale nie rozumiemy, jak bardzo i jak silnie symbole dla Rosjan są istotne i jak są elementem znowuż tej techniki sprawowania władzy. Myślę, że połączenie tej sfery symbolicznej, która rzeczywiście jest wyjątkowo ważna w tej swoistej kulturze, kulturze politycznej rosyjskiej, z bogactwem kulturowego, powiedziałbym, obudowania tej sfery symbolicznej, największymi nazwiskami rosyjskiej kultury, tak jak o tym zacząłem przed chwilą mówić, to jest przecież Puszkin, jego antypolska trylogia liryczna z 1831 roku, ale to są największe dzieła Puszkina. Jeździec miedziany, poświęcona właściwie, wielki poemat poświęcony uzasadnieniu przemocy imperium nad jednostką. Jednostka jest niczym w stosunku do imperium symbolizowanego przez pomnik Piotra I. Czy jeniec kaukaski, to z kolei... Zresztą sama historia tego pomnika, panie profesorze, sposób, w jaki go stawiano. Tak. Gdyby właściwie gdzie się nie wejdzie, w którąkolwiek ścieżkę się nie wejdzie, to w niej można odkryć trochę w tym mniejszym obrazie historii całej Rosji. Poprzez chociażby historię tego pomnika, nawet budowy Petersburga, prawda, ile osób wtedy zginęło. Ale wszystkim państwu polecam, jak kiedyś państwo, no teraz pewnie takich wycieczek będzie mało, ale jak kiedyś państwo się znajdziecie w Petersburgu przy pomniku jeźdźca miodowego, bo on tak naprawdę nazywa się miodowy, został tak przetłumaczony jako miedziany. Chodzi o kolor, który przy zachodzącym słońcu tam mniej więcej jest, wydobywa się z tego pomnika. Polecam, drodzy państwo, przejść sobie na tył tego pomnika. Ponieważ tam na tym spiętym koniu ten koń miażdży węża. Węża symbolizującego zło. Ale jeśli stanie się pod odpowiednim kątem, to znaczy z tyłu, to ma się wrażenie, że ten ogon wężowy wypełza spod konia, a właściwie spod samej sylwetki Piotra. Czyli można trochę przez to, jak my staniemy, w jakiej perspektywie my się ustawimy, zobaczyć prawdziwy obraz, chociaż on czasami nie jest oczywisty, czasami jest ukryty i czasami wymaga to od nas wysiłku, żeby to wydobyć. I wysiłku od nas wymaga wydobywanie tego, co w tej historii rosyjskiej jest i w tej duszy rosyjskiej jest, bo to jest trochę opowieść o duszach, o duszy polskiej, duszy rosyjskiej. Mówimy cały czas o Rosjanach, a nie mówimy o Polakach. A przecież to jest również opowieść o Polsce. O dwóch misjach. Mamy tę misję, powiedzmy, Iwana Kality, czyli zbierania ruskich ziem przy wszelkich możliwych narzędziach i ona trwa aż do dzisiaj, ale mamy też misję polską. Ona też jest przecież niezmiernie ciekawa. To jest opowieść o zwarciu, o tym, że te dwie misje są przeciwstawne. Pięknie pan, panie profesorze, wspomniał ten list biskupa Mateusza z Krakowa w odpowiedzi na wezwanie świętego Bernarda z Clairvaux, gdzie biskup, a to jest XII wiek, gdzie biskup wyjaśnia trochę, czym jest nasza łacińska, ta piękna, wolnościowa misja. Tak, bardzo się cieszę, że pan przypomniał tę drugą stronę, polską stronę, bo właśnie istota tego szczególnego miejsca, które jest nam dane na ziemi, polega na tym, że jesteśmy na granicy tych dwóch zasad, kultur politycznych, które oczywiście przenikają się do pewnego stopnia, walczą w duszy każdego z nas, bo każdy z nas może ulec pokusie despotyzmu albo niewolnictwa wobec despotycznej władzy, ale jednocześnie możemy odwoływać się do tego instynktu wolności, który w Rzeczpospolitej zbudował sobie taką instytucjonalną siłę i tradycję, jak w mało którym, jeżeli w ogóle w którymkolwiek innym kraju Europy kontynentalnej. Nie biorę pod uwagę Anglii czy Islandii, bo to są osobne przypadki. Otóż właśnie to położenie na granicy wydaje mi się nadawać szczególnego dramatyzmu naszej historii. I no, można zobrazować to choćby na przykładzie zmagania się tych dwóch zasad, które idą przez Polskę lub z Polski w kierunku wschodnim w dziejach naszych bezpośrednich wschodnich sąsiadów. To, że jest Ukraina dzisiaj, że jest Białoruś, choć jest zniewolona oczywiście,
ale nie są to części Rosji, tylko to są osobne narody, to są osobne kultury. W dużej części jest rezultatem wciąż trwającej walki między tymi dwoma zasadami. Nie utożsamiałbym ich do końca z Rosją i z Polską, ale na pewno te dwie zasady walczą ze sobą, czyli wolność i despotyzm na obszarze Europy Wschodniej w szczególności. Dramatycznie ta walka przebiega i to, co udało się przez cztery wieki istnienia Rzeczpospolitej, Unii Polsko-Litewskiej, przenieść z tych wzorów, które kształtowały się już wcześniej w koronie, z prawa magdeburskiego dającego samorząd miastom, z tego sejmikowania obywatelskiego, w którym tworzy się po prostu naród wolnych ludzi, a nie niewolników, tak jak w systemie carskim, to w jakiejś mierze zmieniło kształt tej wspólnoty, która pierwotnie była jedną rzeczywiście wspólnotą ruską. Mam na myśli oczywiście IX-X wiek. Ta Ruś się zmieniła pod wpływem z jednej strony najazdu mongolskiego, z drugiej strony właśnie tych wpływów, które szły od Polski przez Polskę i wewnątrz wspólnoty polsko-litewskiej rozwijały przez cztery wieki. I w jakiejś mierze przecież ta walka nie skończyła się wraz z rozbiorami, z próbą pochowania na zawsze Rzeczpospolitej przez Katarzynę II, ale trwa przez wiek XIX i jak widać trwa nadal w wieku XXI. I to niektórych niepokoi, niektórych złości, bo chcieliby, żeby już historia dawno się skończyła, żeby nie było żadnej tożsamości historycznej, ale ona jak widać pochować się nie da. I ona sprawia, że dzisiaj właśnie na Ukrainie widzimy najsilniej chyba, kto wie czy nie silniej niż w samej Polsce, dziedzictwo Rzeczpospolitej. Być może, panie profesorze, to też jest tak, że tę nienawiść, chyba tak mogę użyć takiego słowa, którą można wyłowić z tych dziejów, tę nienawiść, którą Rosja przez te milenium czuła w stosunku do Polski, nienawiść, czasem lęk, czasem złość, można tłumaczyć tym, że w jakiejś mierze postawiliśmy im lustro, że patrząc na nas, mogliby Rosjanie spojrzeć na siebie, co spowodowało, że władcy rosyjscy, zmieniała się tylko formuła tych rządów, musieli i parli do tego przez cały czas, żeby polską obecność na mapie w tym miejscu po prostu wymazać, bo ona zagrażała sama przez siebie, sama przez się. To jaka była ta Polska, czyli właśnie wolna z ducha, że to zagrażało temu systemowi, temu sposobowi myślenia, czyli całej tej konstrukcji rosyjskiej. Drodzy Państwo, będziemy już stawiać kropkę w tej rozmowie. Czy ja mogę jedno zdanie, tylko puenty, czy dodania pewnego wniosku jeszcze do tego, co tak świetnie pan redaktor ujął. Myślę, że dzisiaj tym lustrem, którego boi się i które chce zniszczyć w związku z tym stłuc Rosja despotyczna, jest Ukraina. To, że tam rozwija się od kilku lat jednak no, jakaś lepsza formuła życia, mniej oligarchicznego, mniej skorumpowanego i przede wszystkim demokratycznego, niewątpliwie opartego na zasadzie wolności, a nie despotyzmu, jest tak samo irytującym Rosję despotyczną zjawiskiem, a może nawet bardziej jeszcze, niż była kiedyś Polska. I to jest jednocześnie dowodem wielkiego sukcesu historycznego Polski. Jeżeli słyszymy wciąż, nasza historia jest nieudana, Polska to tylko przegrane. Teraz widzimy wielki triumf historyczny Rzeczpospolitej. Bo nie Polska jest już tym lustrem, tylko Ukraina. Rzeczpospolita nie została wymazana de facto z mapy, powiedziałbym, mentalnej, geopolitycznej Europy Wschodniej. Ta Rzeczpospolita trwa i jej granice są w Mariupolu, za Charkowem, a nie tylko gdzieś tutaj na Bugu czy na rogatkach Warszawy. Rzeczpospolita trwa i ta walka despotyzmu z wolnością nie jest jeszcze przez wolność przegrana, ale jak widać Rzeczpospolita się nie poddaje. Tymi pięknymi słowami pana profesora zakończymy to dzisiejsze spotkanie. Moim i państwa gościem był dzisiaj pan profesor Andrzej Nowak, a państwa zachęcam do sięgnięcia po jego najnowszą książkę Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu od X do XXI wieku. Dziękuję bardzo za uwagę. Panu, panie profesorze, bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę. Dziękuję serdecznie.
Thank you.